Moda na diety roślinne stale rośnie. Niektórzy ograniczają spożycie mięsa ze względów ideologicznych, inni w celu poprawy stanu zdrowia i samopoczucia. Istnieje też grupa osób, które eliminują częściowo mięso ze swojej diety i jedzą je tylko okazjonalnie. Zjawisko to określamy mianem fleksitarianizmu. To jeden z najnowszych trendów, który pojawił się w ostatnich latach. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że nie trzeba całkowicie eliminować mięsa ze swojej diety, aby osiągnąć korzyści zdrowotne związane z wegetarianizmem. Dobrze zbilansowana dieta fleksitariańska powinna bez większego problemu realizować zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Wstępne badania wskazują, że osoby stosujące elastyczny wegetarianizm mogą charakteryzować się niższą masą ciała oraz mogą mieć mniejsze ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia, takie jak miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu drugiego. Korzyści zdrowotne związane są najczęściej nie z samym ograniczeniem mięsa w diecie, a głównie ze zwiększeniem ilości spożywanych produktów roślinnych, warzyw i owoców oraz przede wszystkim nasion roślin strączkowych, które są cennym dla zdrowia źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika pokarmowego. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań naukowych dieta fleksitariańska wydaje się bardzo obiecującym modelem żywienia przynoszącym potencjalne korzyści zdrowotne. Korzyści te mogą wynikać przede wszystkim z ograniczenia mięsa i jego produktów na korzyść produktów roślinnych. W efekcie w diecie możemy znaleźć większą ilość błonnika pokarmowego, witamin i składników mineralnych, szczególnie o charakterze przeciwutleniającym oraz większą ilość białka roślinnego. Należy jednak pamiętać, że dieta ta jest bardzo młodym modelem żywienia i wymaga przeprowadzenia dalszych badań.